Kolejny raz w naszym życiu przeżywamy święte Triduum, przeżywamy święta Wielkiej Nocy. Jest to dla nas czas pogłębienia naszej wiary, naszej więzi, a w sposób szczególny naszej wdzięczności Chrystusowi za ten dar odkupienia, za ten dar obdarzenia nas życiem wiecznym. I życzę wszystkim wiernym naszej archidiecezji, metropolii, a także wszystkim ludziom dobrej woli na Ukrainie, by nigdy nie tracili nadziei, bo po nawet trudnych chwilach naszego codziennego życia zawsze jest zwycięstwo, tak jak Chrystus zwyciężył śmierć poprzez zmartwychwstanie. Chrystus żyje w naszych sercach, niech żyje w naszych sercach i w naszym codziennym życiu. Chrystus zmartwychwstał.